witam wszystkich. W dniu dzisiejszym będziemy wykonywać zabieg naszej 19-letniej pacjentki, tak? Od kilku lat zmaga się z dolegliwością, jaką jest lipoedema. Lipoedema jest to choroba tłuszczowa. Jest to obrzęk tłuszczowy, tak? I on ma prawdopodobnie podłoże genetyczne. Są to grube nogi, ale to nie jest takie grube, jakby umięśnione, nawet jak ćwiczymy, tylko jest to tłuste. Po prostu są aż takie grudki tłuszczu. I to jest bardzo bolesne. Nasza pacjentka miała bardzo wiele przykrości i problemów życiowych. Nasilone, intensywne treningi i diety nie dawały jej oczekiwanych rezultatów. Te nogi są bardzo podobne jak u słonia, że są takie kolumny, grubsze, ociężałe. Więc ja po prostu albo na jakieś wyjście ubierałam coś dłuższego, a z plaży, z basenów po prostu nie korzystałam z rodziną. Może się jeszcze obudzić w zakresie pomalowania. Zajmiemy się powiedziami, zajmiemy się wyczesami, udami, czoły uda, tymi oto nawisami. Mam nadzieję, że dzisiaj się nam uda to wszystko wyprostować, zmienić, może do dobrej myśli. Do zobaczenia. Dziękuję. I jak pojawił się doktor i zaczął mówić, że jest możliwość, że on się podejmuje liposukcji tego tłuszczu. No to tak jakby człowiek złapał Pana Boga za nogi. Dr J reklamuje swoje usługi głównie w mediach społecznościowych. Oferuje pomoc w walce z lipoedemą, między innymi przez operacje odsysania tłuszczu nowoczesnymi metodami i nadawanie ciałom pacjentek proporcjonalnego, atrakcyjnego wyglądu. Świadczone w prywatnym gabinecie usługi, których nie znajdziemy w państwowym szpitalu, nie są jednak tanie. Ile Pani zapłaciła? Dużo. Potem to było załatwianie kredytu. Jak to kredytu? No bo 24 tysiące to była cena wyjściowa, wzrosła o 6 tysięcy, czyli do 30. Stwierdziłam do doktora, że to jest 30 tysięcy, to jest wszystko, to są wszystkie pieniądze, jakie ja mam. Każdy mówił co innego, on nas wszystkie poprawił, będzie petarda, to jest jego ulubione słowo. Natomiast mam wrażenie, że ta petarda to nas rozsadziła, tak naprawdę. Po 3 godzinach od zabiegu próbowano mnie pionizować. Krzyknęłam tylko, że szumi mocno w uszach, no i opadłam. Wezwano pogotowie, no i do szpitala. Przy konsultacji powiedziano mi, że utraciłam bardzo dużo krwi, że te wyniki, które mam, to jest bardzo niski wynik w porównaniu do tego, co ja miałam przed zabiegiem i jest to zagrażające życiu, że to jest silna anemia. Obudziłam się, doktor powiedział, że zrobił super robotę, anestezjologa nie było. On nawet nie czekał, aż się wybudziłam. Efekt jest niezadowalający, wręcz jeszcze gorszy niż był. Tkanka została porozrywana, skóra jest wisząca, dalej jest obrzęk i dalej jest bolesność. Miałam również wykonywany brzuch. Brzuch jest po prostu krzywy i jest gorszy niż przed zabiegiem. Było masa masaży, drenaży, tak jak doktor zalecił i to nie pomogło. Problem dalej jest, bo boli. Kolana i cała reszta to jest nic, żadnych efektów pozytywnych.